Marcin Piasecki, wracamy w Rzeczy o Biznesie po przerwie, a w studio kolejny gość, pan Piotr Kasprzak, prezes firmy Hermes Energy Group. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam pana. Zajmujecie się gazem. Tak jest, zgadza się. Proszę powiedzieć naszym widzom, w jakim wymiarze zajmujecie się gazem. Hermes Energy Group jest polską spółką, która działa na polskim, jak również europejskim rynku gazu ziemnego. Zajmujemy się pozyskiwaniem i obrotem gazem ziemnym na rynkach hurtowych, jak również jego sprzedażą do odbiorców końcowych, którzy są zlokalizowani w Polsce. Obecnie obsługujemy kilka tysięcy odbiorców przemysłowych oraz już kilka tysięcy również odbiorców domowych. Natomiast rynek jest dużo większy, więc potencjał jest. Aczkolwiek, z tego co wyczytałem, jesteście numerem dwa. To znaczy, no trudno być numerem jeden na rynku, w którym mamy gracza zasiedziałego. Ja wolę raczej określenie, że jesteśmy numerem jeden wśród graczy niezależnych. Natomiast oczywiście rynek jest zdominowany przez grupę Pegnik. My jesteśmy zaraz za grupą Pegnik na drugiej pozycji. To może zacznijmy od takich dwóch troszeczkę dyżurnych tematów, kiedy rozmawiamy o gazie. Może pierwsze pytanie będzie związane z bezpieczeństwem. Czy jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o dostawy gazu do Polski? No, różnie z tym bywało, różnie o tym mówiono w ciągu ostatnich lat. Należy wyraźnie stwierdzić, że jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o dostawy gazu ziemnego do Polski. Istnieje wiele kierunków dostaw gazu do Polski. Oczywiście głównym kontraktem, który obsługuje grupa kapitałowa Pegnik, jest kontrakt z Gazpromem, na podstawie którego importujemy około 70% chyba rocznego zapotrzebowania. Mamy kilka miliardów własnego wydobycia. Mamy moce przesyłowe na granicy z Niemcami, z Czechami. Mamy terminal LNG, także źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski jest oczywiście bardzo dużo. Tak? I o tyle, o ile gaz jest tym takim surowcem strategicznym i zawsze ma tą konotację polityczną, no to należy tutaj wyraźnie wskazać, że w odniesieniu do tych kryzysów, które miały miejsce w 2006-2009 roku, naprawdę wiele się zmieniło w zakresie, czy to infrastruktury, zostały otworzone nowe połączenia transgraniczne, czy to chociażby regulacji na poziomie Unii Europejskiej. Tu należy wskazać, że ostatnio przyjęto rozporządzenie SOS, czyli o security of supply. Mówimy tu o powiedzmy planie przeciwdziałania skutkom kryzysów gazowych. Także moim zdaniem Europa jest przygotowana, a skoro Europa jest przygotowana, to Polska tym bardziej. A proszę mi powiedzieć, to z kolei drugie takie dyżurne hasło, czyli liberalizacja rynku gazu w Polsce. Jak to wygląda? Dużo się o tym mówi, natomiast no, pytanie, czy rzeczywiście to się dzieje? Tak, dzieje się zdecydowanie. No tutaj należy wskazać, że z liberalizacją polskiego rynku gazu ziemnego mamy do czynienia od 2014 roku, kiedy to umożliwione zostały właśnie dostawy rewersowe do Polski z kierunku zachodniego, czyli z Niemiec, jak również w prawie energetycznym została, powiedzmy, zapisana na twardo możliwość zmiany sprzedawcy, jak również w instrukcjach sieci i eksploatacjach gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych te zapisy zostały odniesione. Natomiast to były tylko aspekty, prawda, formalno-prawne. No oczywiście prawdziwym impulsem było zaistnienie i powstanie nowych graczy, takich jak chociażby Hermes Energy Group. No i tutaj należy wskazać, że oczywiście dużo się o tym nie mówi, no bo rynek gazu to jest bardzo wielki rynek, tak? W Polsce to jest około 16 miliardów metrów sześciennych gazu zużywanych rok do roku. Mamy około 7 milionów użytkowników gazu ziemnego w Polsce. Tak? Natomiast zdecydowana większość tych użytkowników, czyli ponad 6,5 miliona, to są odbiorcy domowi, z których większość zużywa gaz tak naprawdę do gotowania. Są to tak zwani kuchenkowicze. Tak? Więc w tej grupie odbiorców liberalizacja, czy też procedura zmiany sprzedawcy, czy możliwości idące za tym są no de facto jeszcze znikome, tak? Znaczy mamy do czynienia z bardzo niską świadomością, jeżeli chodzi o możliwości zmiany sprzedawcy i o to, jakie są korzyści wynikające z zmiany sprzedawcy wśród odbiorców końcowych, tych kuchenkowiczów. Tak? Natomiast w odniesieniu do odbiorców przemysłowych, których mamy w Polsce no powiedzmy kilkaset tysięcy, oni wszyscy, i tu należy podkreślić, wszyscy korzystają z dobrodziejstwa liberalizacji. W rezultacie działań takich firm jak ta, którą ja reprezentuję dzisiaj, w rezultacie poprawy swojego nastawienia grupy Pegnik, wszyscy klienci przemysłowi korzystają z liberalizacji, obniżają swoje rachunki, zwiększają swoją konkurencyjność, są w stanie
zwiększać produkcję, inwestycje, a tym bardziej eksportować czy zwiększać zakres swojego działania. I to wszystko dzięki liberalizacji rynku gazu ziemnego w Polsce. Czy to jest tak, że tutaj kryterium decydującym zawsze jest cena? Pewnie ma zawsze istotne znaczenie, ale czy w ramach tej postępującej liberalizacji, o której pan wspomniał, firmy konkurują wyłącznie cenowo? Czy są jakieś elementy konkurencyjne, które warto wspomnieć? Oczywiście, że są. To znaczy, wiadomo, że kryterium ceny jest zawsze kryterium bardzo ważnym. Na początku tych procesów liberalizacyjnych, 2-3 lata temu, mówię na początku, mimo że to jest krótki okres, który się wydarzył, natomiast na przestrzeni produktowej, konkurencyjnej zdarzyło się bardzo wiele. Także na początku tych działań liberalizacyjnych rzeczywiście głównym i najważniejszym kryterium była cena. Klient musiał zobaczyć oszczędności w koszcie paliwa gazowego i to było głównym i decydującym czynnikiem, dla którego on decydował się zmienić sprzedawcę. Natomiast teraz, po pierwsze, zostały wprowadzone, zresztą nie ukrywam, że w sumie my jesteśmy dosyć, mamy dosyć innowacyjne podejście, jeżeli chodzi o gamę produktów i usług, które oferujemy naszym klientom. Wprowadziliśmy rozwiązanie indeksowane, elastyczne, transzowe. Nie ma sensu wchodzić w szczegóły, natomiast dokładnie to, o czym pan redaktor mówi. Klient poza ceną może decydować o momencie zakupu gazu, ma elastyczne formy płatności, ma indywidualną opiekę. To jest bardzo ważne, to zawsze podkreślam, bo wydaje się, że rzeczywiście nikt w Polsce nie widzi gazu ziemnego, prawda? Bo on gdzieś tam płynie tymi rurami schowanymi pod ziemią i w sumie wiele osób nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że taka branża jest. A to jest po pierwsze ogromna branża, po drugie gaz jest naprawdę wykorzystywany w wielu procesach produkcyjnych w całym kraju. No i tutaj należy wskazać, że indywidualna opieka nad tymi klientami, zwłaszcza przemysłowymi, jest kluczowa, tak? I to jest to, co ci klienci wskazują na pierwszym miejscu. Oczywiście poza konkurencyjnymi warunkami oferty, ale oni mówią, musi się zajmować nami ktoś, kto pomoże nam w procesie przyłączeniowym, w procesie technologicznym, będzie nas reprezentował w rozmowach z operatorem systemu dystrybucyjnego, tak? I to są te elementy, które oczywiście poza elastyczną strukturą, poza szybkimi możliwościami podejmowania decyzji, poza dialogiem z tym klientem, przeważają i sprawiają, że rzeczywiście klienci są zadowoleni ze zmiany, nie wracają do grupy PGNiG, mimo, prawda, wielu zachęt, które ze strony podmiotu dominującego są stosowane, zostają przy podmiotach niezależnych i rzeczywiście sprawiają, że ten rynek jest wysoce konkurencyjny w tym momencie, jeżeli chodzi oczywiście o odbiorców przemysłowych. A skąd firmy takie jak wasza po prostu biorą gaz, kupujecie, no właśnie, skąd? No, przede wszystkim oczywiście kupujemy gaz na towarowej giełdzie energii w Polsce. Jest to rynek regulowany, tak jak towarowa giełda energii, czy w sensie sprzedaży energii elektrycznej, która powstała kilka lat temu. W 2012 roku bodajże umożliwiony został handel gazem ziemnym na tej towarowej giełdzie energii. Tutaj oczywiście głównym sprzedającym jest PGNiG SA, który realizuje obligo giełdowe nałożone na poziomie prawa energetycznego. Natomiast odbiorców, czyli kupujących, jest wielu. Rynek jest regulowany, natomiast ceny na tym rynku są połączone, powiązane z rynkiem zagranicznym. Tak, oczywiście jest to jeden z kierunków czy źródeł zakupu. Kupujemy również gaz za granicą, importujemy go do Polski i dostarczamy do naszych klientów. Gdzie? Gdzie kupujecie? No oczywiście na rynkach zachodnich. Tak? Tutaj mamy do czynienia, znaczy głównie na rynku niemieckim, który jest, należy wskazać, że to jest największy konkurencyjny i w ogóle największy kontynentalny rynek gazu ziemnego poza Wielką Brytanią, tak, bo to są wyspiarze, trochę inaczej się ich traktuje. Więc to oczywiście Niemcy w związku z tym, że jest to największy rynek, że jest bardzo dużo dostaw gazów z różnych kierunków, z Rosji, z Norwegii, z kierunków LNG. Więc tu tego gazu jest dużo, tu te ceny są konkurencyjne, tu jest bardzo duża walka o klienta i o rynek. Dalej mamy oczywiście rynek holenderski, belgijski, który już jest ogniskowany bliżej Wielkiej Brytanii. Tam również zawieramy transakcje i tam również pozyskujemy surowiec. A proszę mi powiedzieć, to co interesuje właśnie no, tych kuchenkowiczów, jak pan wspomniał, ale na pewno również firmy, czyli ceny. Będzie taniej, będzie drożej. Jak się będą kształtowały ceny gazu? Jakie są prognozy? Należy tutaj wskazać to w dwóch aspektach. Tak? No z jednej strony makroekonomicznej, no ceny gazu powinny spadać. Tak? Mówimy tutaj o sytuacji, w której zeszłotygodniowe spotkanie w Wiedniu kartelu OPEC, tam porozumienia eksporterów i producentów ropy, ustaliło, że przedłużają zmniejszone wydobycie na kolejne 9 miesięcy, tak? Zmniejszone o 1,8 baryłek dziennie. No mówimy tutaj o tak naprawdę znaczącym fakcie, jeżeli chodzi o producentów ropy naftowej. Natomiast z drugiej strony mamy rynek ropy łupkowej w Stanach Zjednoczonych, który bardzo prężnie się rozwija, który obniża swoje koszty
produkcji i wydaje się nie zamierza, nie robi sobie nic z tym, że OPEC mówi, że będą obniżać wydobycie i w związku z tym zbilansują rynek. Tak? Produkcja w Stanach się zwiększa. Jeżeli będzie większa podaż, no to wiadomo, co się będzie działo z ceną ropy. Oczywiście gaz jest niezmiernie związany z ropą naftową, mimo że coraz mniej. Natomiast tu mamy w dalszym ciągu do czynienia z sytuacją, w której Rosja bardzo dużo gazu eksportuje do Europy. Norwegia, który jest drugim producentem i dostawcą gazu ziemnego do Europy, również zwiększa swoje dostawy, a wszystko po to, żeby jak najbardziej zabezpieczyć swoje interesy właśnie przed gazem w formie LNG, który będzie w najbliższych latach napływał, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Australii, bo to są te dwa, powiedzmy, największe rynki eksportowe, które w najbliższych latach powstaną. No więc wydaje się, że jeżeli wszyscy będą walczyć o ten rynek europejski, no to pewnie te ceny gazu powinny spadać. Natomiast mamy też ten drugi aspekt, do którego chciałbym się odnieść. Mówimy tutaj już o cenach na polskim rynku. Tak? Proszę mieć na względzie fakt, że od 1 października zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego po pierwsze wszyscy odbiorcy poza odbiorcami domowymi, tymi kuchenkowiczami przestają być objęci regulacją, czyli już nie będziemy musieli zatwierdzać taryf, żeby sprzedawać do nich gaz, a to oznacza, że pewnie może być potencjał do tego, żeby największy podmiot na przykład podniósł ceny w odniesieniu do dostaw do tych odbiorców. No a po drugie oczywiście wchodzi nowa regulacja w zakresie obowiązku magazynowania gazu ziemnego pochodzącego z importu, która pewnie również w sposób pośredni przełoży się lub może się przełożyć na ceny gazu oferowanego odbiorcom końcowym. Gdyż ta regulacja mówi, że po prostu magazyny muszą być i to, o ile sobie przypominam, muszą być na terenie kraju, tak? To znaczy, no tutaj sprawa jest o tyle skomplikowana, że znaczy, jeżeli importujemy gaz ziemny do Polski, musi on być w odpowiedniej wielkości, w odpowiedni sposób magazynowany albo w Polsce, albo za granicą i wtedy ten gaz, który będzie przetrzymywany ewentualnie za granicą, musiałby być w określonym czasie dostarczony do polskiego systemu przesyłowego. Natomiast zgodnie z informacjami, zgodnie z wiedzą, którą ja mam, nikt w sumie jeszcze nie magazynuje tego gazu za granicą. Także jest to taki trudny moment moim zdaniem dla polskiego rynku gazu ziemnego. Moim zdaniem jest to trochę krok w tył, jednak wydaje nam się, że ta większa konkurencyjność oczywiście nie jest dobra dla PGNiG-u jako dla gracza zasiedziałego. Natomiast na wszystkich rynkach działo się to podobnie. Gracz zasiedziały musi się niestety restrukturyzować. Tak? A wydaje nam się, że ta ustawa magazynowa może w pewnym stopniu daje troszeczkę wsparcie dla PGNiG-u. Natomiast wydaje mi się, że jest bardzo dużo grup handlujących, sprzedających gaz w Polsce i nie będzie problemu z tym, żeby ten rynek pozostał konkurencyjny. Tak? Natomiast oznaczać to może, jeszcze raz podkreślę, że ceny jednak dla odbiorców w Polsce wzrosną. A jak się w tej chwili kształtuje ten rynek, przypomnijmy naszym widzom, między odbiorcą zasiedziałym, a całą konkurencją? Jakie to są proporcje? No wydaje mi się, że około 85-90% rynku należy do grupy PGNiG, 10-15% to jest rynek wolnokonkurencyjny, powiedziałbym. Tak? Jeżeli chodzi oczywiście o wolumen dostaw, jeżeli chodzi o liczbę klientów, którzy zdecydowali się zmienić sprzedawcę paliwa gazowego, to zgodnie z informacjami na koniec pierwszego kwartału 2017 roku, choć co najmniej raz zmieniło w Polsce już ponad 100 tysięcy odbiorców gazu. Tak? W podniesieniu do 6,5 miliona oczywiście jest to mało, natomiast w odniesieniu do tego, że w całym zeszłym roku było to 50 tysięcy, w pierwszym kwartale tego roku mamy 1015. Także widać, że te procesy zachodzą coraz bardziej dynamicznie. A proszę mi powiedzieć jeszcze na koniec parę słów o Państwa firmie. O jakich pieniądzach mówimy, jako na przykład waszych obrotach? Ilu ludzi zatrudniacie i czy... na przykład obejmuje się swoim zasięgiem całą Polskę. Oczywiście. Jesteśmy dostępni wszędzie tam, gdzie można sprzedawać gaz sieciowy. Hermes Energy Group uzyskało przychody ze sprzedaży na poziomie około 900 milionów złotych w poprzednim roku obrotowym. Zatrudniamy obecnie około 150 osób, które pracują na terenie Polski, sprzedają nasze produkty, reprezentują naszą firmę. No jeżeli chodzi o produkty, które oferujemy, to oczywiście... cały wachlarz produktów gazowych, tak, usługa kompleksowa, doradztwo związane z gazem ziemnym. Ważne tutaj jest, żeby wskazać, że tak jak powiedziałem, liczy się doradztwo, liczy się pomoc klientów. Natomiast to, co jest ostatnio bardzo, bardzo ciekawe, interesujące, to, że oferujemy naszym klientom również wsparcie w procesach efektywności energetycznej. Tak. To jest...
powiedzmy, działka związana tak z wspieraniem efektywności energetycznej w firmach, zwłaszcza przemysłowych, w rezultacie inwestycji, które przyczyniają się do wzrostu efektywności energetycznej, możemy uzyskiwać oszczędności, możemy otrzymywać białe certyfikaty, które otrzymujemy od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Natomiast wiele firm z branży przemysłowej, znaczy z sektora przemysłowego, nie za bardzo radzi sobie z tym, nie wie, jak to robić. Tak? I to jest taki nowy obszar, jako że mamy ponad w sumie 2000 odbiorców stricte przemysłowych, które rozwijamy wśród naszych klientów i muszę przyznać, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Czyli rozwija się usługi i w branży pewnie jeszcze będzie się sporo działo. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Moim gościem był pan Piotr Kasprzak, prezes Hermes Energy Group.